Better start making sense, lady. Zeus says what? Just six of you against one woman? That seems a bit unfair. Unless that happens to be Elektra, in which case you're toast. Come on. Yeah, come on. What am I paying you fools for? Don't just stand there. After her! Don't know where you think you're going. I was just gonna see if they had any more of those Empire State Building snow globes. Hey, do you want one? No to czas na Hammerheada. Dobra, tak nie wolno z nim walczyć. Bo sami widzicie, co on odpierdziela. Wiecie co? Ja tutaj tą walkę skiepściłem, więc dlatego pójdę się wyleczyć. A, dobra, bo ja myślałem, że tam na dole to jest... Widzicie, już mi się kurde coś popieprzyło, bo myślałem przez chwilę, że mam tak mało życia. O, patrzcie, jak go porobilibyśmy. Patrzcie, ile HP ma zabrane. Dobra, idziemy stąd. Easy there, fella. I can see my house from here. Dobra, teraz szybko ucieknę, bo chcę wam co nieco wytłumaczyć. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o Hammerheada, to wiemy tylko tyle, że on ma na imię Joseph. Znaczy Joseph albo Joseph, nie wiem jak to się wymawia. I to, że jest on, wiadomo, odwiecznym wrogiem Spidermana. Plus to, że właśnie ma ten łeb w kształcie młota, nie? Ogólnie wystąpił on w serialu z 1994 roku i chyba w dwóch grach. Z tego co pamiętam, to jedna z tych gier to była Spider-Man Shattered Dimensions i chyba jakaś gra z Marvelem. No oraz jeszcze wystąpił w filmie Spider-Man Turn of the Dark, jakoś tak. Tak to się nazywało. Dobra, uciekamy od niego, bo chcę sobie HP wyleczyć, o ile będę mógł. Będę miał taką możliwość. W sumie w tej walce naprawdę mnie wkurza niezmiernie to, że ten helikopter jeszcze dodatkowo jest, bo on naprawdę bardzo utrudnia walkę z Hammerheadem. A do góry nie mogę się dostać, szkoda. Tak to bym kurde mógł się gdzieś wyleczyć. Nic z tego, prawdopodobnie zginę na Hammerheadzie. Szkoda, bo myślałem, że pójdzie nam całkiem w pytę. Chociaż wrócę sobie tutaj na chwilę, może tu jest faktycznie jakieś HP, o którym ja nie widziałem. No ale tam stół pysk, gościu. On tu dalej jest. There. I hope that holds him. Is there still a damsel in distress that needs rescuing? What the? Maybe that woman was Elektra. What's this? First Hammerhead and now Sandman's back. And what do they want with a doctor? I know she works at Biotech. I've seen her there with Connors before. Maybe he knows what this is all about. Come on, Doc. Boy, it sounds like Connors is in some real trouble. I really need to limit myself to one rescue a day. Okay, tak więc... odblokowaliśmy... nową fotkę w portfolio. Ale kurde, jak ja na farcie wygrałem tą walkę z Hammerheadem, to ja naprawdę wow, jestem pod wrażeniem. Swoją drogą, muzyka Hammerheada była nawet taka całkiem, jeżeli tam wsłuchaliście się w soundtrack, ale kurde, masakra, sądziłem, że ja będę to za drugim razem przejdę co najmniej, a tu proszę kurde, jaka miła niespodzianka. Takich niespodzianek prosiłbym więcej, jeżeli chodzi o tę grę. Dobra, lecimy z koksem dalej. Oczywiście, że sobie zapisujemy. Ja wolę zapisywać w razie co, bo ja nie jestem taki, że lecę całą grę bez zapisywania. Dobra, lecimy z koksem. Co my tutaj mamy? Aha, czyli teraz będziemy musieli... lecieć do pewnego miejsca. Ja wiem do jakiego, bo pamiętam, gdzie ja stanąłem, kurde, w 2019, kiedy robiłem streama Spidermana 2, więc ja wiem, gdzie ja dokładnie teraz będę leciał. Central Tower, code red.
Ale Spider-Man, ty to jednak jesteś dobry, kurde. Kawalarz. Here it is, Spidey fans. The quintessential high-tech research lab. The pinnacle of modern technology. The apex of human thought and achievement. But behind the shiny exterior is a company working on diabolical experiments and techno-organic wonders of the future. Black market research done by unassuming pawns, guarded by state-of-the-art robotic sentries. Little human life toils in these halls. Ta, rozpoczynamy teraz ten poziom. Sami widzicie, że... Those robots damaged the boiler. I need to shut it down before it ruptures. Sami widzicie, że jest to dosyć bardzo interesujące miejsce, ponieważ jest to lekko zmodyfikowane laboratorium doktora Octaviusa, co możemy zresztą zobaczyć po pewnej sekwencji, która nam reprezentowała ten poziom. I teraz nasze zadanie będzie polegało na tym, że będziemy musieli tak bawić się w wyłączanie tych przycisków. Tak więc teraz szukamy kolejnej pary i to będzie właściwie tutaj, z tego co widzę. Elo, trzymaj się ciepło. To jest jeszcze jeden z prostych poziomów. O, tam jest komiks. Zbiorę go. Jeżeli będzie mi to dane. A, i zebraliśmy. Drugi komiks. Ale mam dzisiaj farta co do tych komiksów. Dwa komiksy, kurde. W jednej sesyjce. Nice. To lecimy teraz tutaj, bo tutaj się oczywiście drzwi odblokowały. W ogóle, tak szczerze, to ja ten poziom bym porównał do takiego, do takiej hybrydy poziomów kanałowych ze Spider-Mana 1, do właśnie poziomu z laboratorium doktora Octo Octaviusa, bo nie wiem czy widzicie, ale to są ściany bardzo dosyć podobne, znaczy bardzo dosyć, bardzo podobne do tych ścian z... poziomu, gdzie się z Venomem ścigaliśmy w kanałach. Pamiętacie ten poziom? Nie wiem czemu, ale mi się to właśnie z tym kojarzy. Jakby to była hybryda tych dwóch poziomów. Połączenie dosłownie tych dwóch poziomów, co teraz tutaj widzicie. Dla mnie jest to dosyć prawdopodobna teoria, że twórcy po prostu chcieli zrobić takiego małego easter egga i połączyć te dwie lokacje ze sobą. Co oczywiście im się udało. These things are huge. They must control the cooling system for the whole complex. I bet I can get into the rest of the complex through the air vent. But if I don't turn off those turbines, I'll be spider puree. It should be the control room. I'll need to shut down those lasers to get there. Co oczywiście im się udało, bo jak najbardziej mi się to podoba i uważam, że jest to fajny smaczek co do Spider-Mana 1. W mojej skromnej opinii. Jeżeli mam być z wami tak stuprocentowo szczery. Dobra, tutaj mamy oczywiście robociki, które będą nas denerwować. I need to get all three actuators in a close pattern to turn off the lasers. The center area must be where I need to come. Dobra, udało nam się odblokować tutaj ten, jeszcze przy okazji bramę. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Halo, nikogo tutaj nie ma. Halo, ludzie, ale przecież tutaj nikogo nie ma. Po co tutaj łazicie? To nawiązanie do Stanowskiego. Dobra, musimy się teraz tam dostać. W ogóle muzyka tutaj jest strasznie taka... Nie wiem, kolejno to jest taki dziwny soundtrack. Weźcie sobie teraz posłuchajcie, ja sobie tu na spokojnie będę szedł, a wy sobie się wsłuchajcie w ten soundtrack, bo dla mnie to jest nie dość, że taki trochę cichy, to jest jeszcze ten, taki, nie wiem... Kurczę, no dziwny, no jakoś... Mówię, to nie jest tak, że ja się na siłę doczepiam, ja po prostu mam ogromny sentyment do soundtracku ze Spider-Mana 1 na PS-a 1. I był jakoś o takim, nie wiem, bardziej klimatycznym, bo to co teraz tutaj leci to tak, no nie wiem jak to nawet mogę nazwać. I bet this room controls those turbines out there. Bingo. There. That did it. Now to see where those vents go. Yeah.
No i sami sobie teraz posłuchaliście tego soundtracku i myślę, że macie chyba podobne zdanie co do tego. Ale co tutaj musimy teraz robić? Poza tym, że tą kamerę trzeba unicestwić. A, tutaj musimy iść. Faktycznie, w sumie. Mogłem się domyślić. Mogłem się domyślić, że tutaj trzeba iść w sumie. Nie pomyślałem, że w górę jest dziura. Ej, co tutaj mamy? O kurde ty, ale ładnie tam. Ładnie tutaj ogarnęli. Tu jest po raz kolejny na plus dla Spidermana dwójki, co oni tutaj ładnie za lokację odrestaurowali, moim skromnym zdaniem. Tutaj jak najbardziej na plus. There must be some information here about where Dr. Connors is. Let me see. Bingo! He's in the Special Projects Lab Central Tower. Looks like I need to head in that direction. The switch must be in the security room. Okej. Okay. Dobra, kumam o co chodzi. Spidey. Więc teraz tak. Mamy tutaj po raz kolejny nową sieć, czyli jest to sieć, która w sumie strzela takim trochę kwasem z tego co widzę. Teraz co my musimy zrobić? Co tutaj zrobić? Mamy zablokowane drzwi. Ale tu mamy otwarte, czekajcie. Właśnie. A, teraz coś takiego będziemy musieli robić. Czyli będziemy musieli uważać na te. Na lasery. No i oczywiście tutaj mamy standardowo konfrontację z kamerkami. Okej, okay, tutaj udało nam się te drugie drzwi odblokować. I co teraz tutaj będzie, bo tu jest jeszcze jedna dźwignia. Aha, i tutaj żeśmy wyłączyli system. Teoretycznie. A, lasery żeśmy wyłączyli. No to ma w sumie sens. Dobra, to lecimy teraz tutaj. Koniec poziomu? O kurde. This place is gigantic. From the looks of all this electricity around me, this must be the main power conduit for all of biotech. A, teraz musimy do góry się dostać. Mam nadzieję, że te platformy nie są. A nie, dobra, one se stoją, dobra. Kurde, bo już myślałem przez chwilę, że to będą platformy, po których wiecie, staniecie i zaraz od razu się będą zapadać, tak jak to w takich Spyro czy w Crashach ma miejsce bardzo często. Teraz tak. Wonderful. Czemu ty w ogóle wonderful krzyczysz jak skaczesz? Znaczy nawet nie krzyczysz, a mówisz. Trochę creepy jest, nie żeby coś. Jak S-line creepy. Okej, okay, teraz tutaj trzeba było się dostać i teraz trzeba uważać na elektryczność. Bo jak nas pierdyknie prąd, to dopiero będziemy mieli kurde za swoje. O, tak jak mówiłem, będziemy mieli za swoje. Aczkolwiek z tą różnicą, że jednak... Szybko. Kurde, nie! Ej, ale dalej zaszliśmy chyba. Nie, to jesteśmy tutaj cały czas. A nie, dalej zaszliśmy. Dobra, bo to są drzwi, które są zablokowane. Trzeba jednak rozróżniać. Czuję mi się, że jedno wielkie kółko żeśmy zrobili. O, o to chodziło.
Teraz tam trzeba się będzie dostać. Teraz trzeba się będzie tam do tej pajęczynki dostać. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Teraz idzie dobrze. Pomimo drobnych faili. Bardzo dobrze, o to chodzi. Robię to na spokojnie, bo nie chcę potem właśnie mieć takich problemów. Ale kurde, to był fart, nie? W ostatniej chwili się tutaj dostałem. O, to też w ogóle był fart. Took care of one of them. There must be a switch for each door. Okej, i co teraz? Czyżby prąd przestał? Nie, nie przestał. Dobra, i teraz nie mówcie, że teraz tą samą drogę będę musiał przebyć. W ogóle pytanie, gdzie ja wyłączyłem prąd, ale chyba już wiem gdzie. Wydaje mi się, że w sektorze pierwszym. Bo tu są zamknięte. Tu są zamknięte drzwi. Więc to musi być na początku. I to jest bardzo prawdopodobne, że to jest na początku. Tu jest zamknięte. Tak jest, tutaj to będzie. Tak jest. Dobra, tam mamy zamknięte. Okej. Tu mamy drzwi otwarte. Kolejne drzwi. A, tak to trzeba zrobić, dobra. A, bo to są... One mają jeszcze drugą stronę. Ja tak przez chwilę myślałem, że coś się lagnęło, kurde. Ale to jednak one mają dwie strony. Nawet trzy bym powiedział, kurde, więc... Mamy co tutaj robić, moi drodzy. To jeszcze z tej strony coś jest? Tak, z tej strony. Jak najbardziej. Okej, tutaj się skończyło babci sranie. Tutaj jeszcze nie. Ale tutaj już tak. A, bo to są te generatory tych robotów. Dobra, to już wszystko kumam. Ja musiałem się, kurde, na spokojnie przypomnieć, co Spidey mówił niedawno. Czyli niedawno, przed chwilą. Dobra, i co? Możemy wyłączyć teraz. O, i gitara. O to chodziło. Elegancko. Elegancko, moi drodzy. Ała, to nie było fajne. To teraz, gdzie my jeszcze nie byliśmy? Tu byliśmy? Nie, tu nie byliśmy. Haha, widzicie? Laser turrets. They'll skip on the security around here. If I play it right, I can get those lasers to fire and destroy each other. That should overload the force field and give me access to the switch. Okej, czyli będziemy musieli unicestwić właśnie te oto działka. Dobra, bułka z masłem. No może nie do końca taka bułka z masłem, bo mam mało HP. Dobra. Teraz jeszcze na tamten laser trzeba uważać.
Okej, okay, tu jest, widziałem życie, dokładnie. I teraz... Zium. Czyżby to, czyżby kolejna sekwencja nam się odblokowała? Nie. Jeszcze nie. Czyli coś zdaliśmy dupy. Coś jeszcze pominęliśmy. A, dobra, faktycznie, tam jest jeszcze. Haha, widzicie? Kurde, najważniejszego pominąłem. Najważniejszy przycisk pominąłem, który spowodował, że no, musiałem się tutaj cofnąć. Kurcze pieczone, trzeba kurde myśleć, rasa porządnie, a nie kurde speedrunować. Dobra, więc lecimy tutaj teraz. Pyk, pyk, pyk. Why can't these things get easier instead of harder? Maybe that terminal can give me a clue. Okej, okay, czyli tutaj chyba trzeba komputerki rozwalić. What do we have here? Those must be heat sensors on the drones. If I can raise the heat in here to match my body temperature, I'll be invisible to their sensors. Great! This one has three switches and an oscillating force field. If I time my web shooters right, I should be able to fire through right when it's down. O to chodziło. Ale ja im... Ale ja żem ich porobił, nie? Ale oni sami się kurde niszczą, nie? Teraz. Okej. Okay. Tu się fajnie ogarnęło. A, i teraz tutaj trzeba będzie jeszcze z dwóch stron. Okej. Okay. Wypierdzielać ode mnie. Głąby. Ja się wam tak nie dam łatwo. Oj. Szybko. Uciekamy. O Jezus Maria. Ile ja HP miałem. Ja pierdzielę. Przecież ja tutaj się nie wyleczę. Ej, no to gdzie ja mam teraz iść, tak szczerze, bo tu już mamy wszystko odblokowane. Już tu byłem wszędzie. Chyba, że to jest jakaś winda czy coś, o której ja nie wiem. Jezus Maria, z takim HP ukończyć poziom. Ja pierdzielę. Nice. Shaft, lasers, electric fields, huge crushing iron doors. That's just what I need. Yep, just what I need. Dobra, moi drodzy. Powiem wam tak. Ten znak oznacza tylko jedno. Tutaj będziemy kończyli tę oto sesję ze Spider-Mana 2. Jest ona o wiele krótsza niż poprzednia sesja, bo tylko 55 minut. Ale uwierzcie mi, to co się tutaj będzie działo, to jest naprawdę istny majstersztyk, jeżeli chodzi o odcinek. Dajcie znać, jak wam się seria podoba, czy jest ten sposób ciekawy, informatywny, prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. I... napiszcie, co sądzicie o poziomach, które obecnie zwiedzam, bo jest chyba o czym tutaj rozmawiać, tak mi się wydaje. By the way, to jest właśnie poziom, przez który zragequitowałem 2 lata temu, jeżeli chodzi o mojego streama ze Spider-Mana 2 Enter Electro. Więc od tego momentu
Możliwe, że następna sesja to będzie już ostatnia sesja ze Spider-Mana 2, żeby zakończyć tę grę raz na zawsze. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Ja to w ogóle nagrywam z ciekawości, wam jeszcze szybko powiem, 27 maja, a wy to prawdopodobnie już będziecie w czerwcu widzieć. Co jest bardzo prawdopodobne, że już dopiero w czerwcu zobaczycie ten odcinek. I tak jak znowu mówię, nagrałem to z rana. Dobra, koniec gadania. Trzymajcie się, cześć i elo.